Czuwaj, tym razem hacerska przestrzeń kulturalna znajduje się w miejscu naprawdę niesamowitym. Znajdujemy się na Malcie, w katedrze świętego Jana, w oratorium, a tu znajduje się największy obraz Caravaggio, czyli ścięcie świętego Jana Chrzciciela. Wiecie doskonale, że osobiście jako człowieka nie cierpię Caravaggio. Był zwykłym awanturnikiem, mordercą, najgorszym człowiekiem, jakiego można sobie wyobrazić i na pewno nikt z was nie chciałby się z nim spotkać. Ale jako artystę uwielbiam Caravaggio, ponieważ jest geniuszem. Geniuszem, który opierał światło, który był zaprzeczeniem renesansu. Słuchajcie, to co tutaj przedstawione, to jest ten moment, kiedy święty Jan Chrzciciel zostaje ścięty. Pamiętajcie, to Herod w czasie uczty został potępiony przez świętego Jana Chrzciciela za to, że wziął sobie za żonę swoją bratową. Natomiast zażądała w pewnym momencie głowy świętego Jana Chrzciciela. I tu jest ta scena. Służka przychodzi z misą, do której ma być złożona głowa Caravaggio. Starsza kobieta symbolizuje upływ czasu, zmartwienie, grozę. Ten człowiek w środku z takimi kluczami na prawym udzie, to jest urzędnik, który prawą ręką wskazuje na misę. Tam ma być położona głowa świętego Jana Chrzciciela. Z prawej strony za kratami dwóch więźniów obserwuje, co ich czekać będzie. A w środku tego wielkiego obrazu, który ma 5 metrów długości i ponad 3 wysokości, scena grozy. Święty Jan Chrzciciel leży, jest przecięty, kat nad nim się pochyla, trzyma z tyłu taki długi sztylet, ale twarz tego kata to twarz Caravaggio, a na dole święty Jan Chrzciciel i widzimy krew, która się sączy, a z tej krwi Caravaggio zrobił podpis. To jeden z chwytów takich stosowanych przez Caravaggio, że na swoich obrazach od czasu do czasu ukazywał siebie jako tego złego. I to jest ten moment. On pokazuje siebie jako kata. Czy to jest ekspiacja? Ponieważ on trafił tutaj na Maltę jako skazaniec. Ale dzięki temu, że był genialnym malarzem, wielki mistrz, wystarał mu się u papieża zgodę na to, żeby został kawalerem maltańskim i mógł tutaj sobie spokojnie żywot swój prowadzić i malować. Malował, namalował obraz wielkiego mistrza. Ale cóż z tego, awanturnicza dusza Caravaggio wzięła górę i co się stało? Pobił ciężko ranił jednego z kawalerów. Jaka była odpowiedź kawalerów maltańskich? Pamiętajmy, byli to przede wszystkim ludzie z bardzo dobrych rodzin. Oni powiedzieli, nie, cóż z tego, że jest geniusz, cóż z tego, że pięknie maluje. Ranił jednego z nas, plebejusz, człowiek pochodzący z mieszczan. Nie ma możliwości. Caravaggio został wtrącony do więzienia, ale co ciekawe, uciekł. Oczywiście. Wiemy doskonale, że mu ktoś musiał przyjść z pomocą. Prawdopodobnie rodzina Kolonów, która mu nieraz pomagała. Ale my podziwiamy ten obraz. To jest genialna scena przedstawiająca śmierć Jana Chrzciciela. Harcerska przestrzeń kulturalna pozdrawia z oratorium katedry świętego Jana na Malcie. Czuwaj.